Zarząd Platformy Obywatelskiej poszerzył parytetowo, można powiedzieć, chyba w ten sposób. No, poprzednio jedna wiceprzewodnicząca w tym ścisłym kierownictwie, teraz już ma aż dwie panie. To jest jakby dalszy krok. Przecież myśmy przed wyborami parlamentarnymi w Platformie wprowadzili parytet, co skutkuje tym, że w klubie parlamentarnym... Są bardzo silne panie, czy one chyba tego parytetu nie do końca tak potrzebowały? Oczywiście, że nie. No, to tak się mówi, że trzeba przy pomocy parytetów pomóc paniom wejść do polityki, do zajmowania ważnych stanowisk, ale mamy panie, które są znakomite. Jak podkreślał pan premier, często są bardziej przygotowane do swoich zadań niż mężczyźni. Czy tu panom nie zrobiło się trochę głupio? No nie, no przecież traktujemy się na równi, więc to jest wszystko jedno, czy mój kolega jest świetnym ministrem, czy moja koleżanka jest świetnym ministrem. Ważne jest to, żeby to ministerstwo doskonale funkcjonowało, najlepiej jak to jest możliwe. Rzeczywiście procentowo i tak jesteśmy klubem parlamentarnym, który ma największą liczbę kobiet. Ten rząd stworzony przez pana premiera też ma, zdaje się, największą liczbę kobiet w historii już ostatnich rządów III Rzeczypospolitej. Więc dowodzimy, że potrafimy docenić panie, a jest zapowiedź taka, że w kolejnych wyborach będziemy stosowali tę zasadę suwaka, czyli na przemian na listach wyborczych kobieta-mężczyzna, kobieta-mężczyzna.